Witam Was serdecznie, kochani, w kolejnym odcinku na kanale. Dzisiaj będzie bardzo ważny i rzeczowy przekaz od Ducha Świętego, więc zapraszam Was do wysłuchania. Jam jest Duch Święty, trzecia osoba Trójcy Świętej. Kocham Was bardzo, choć widzę Wasze ograniczenia i przywary. Chcę, abyście nie pielęgnowali w sobie złości i nienawiści i innych negatywnych uczuć. Pozwólcie mi w Was działać do woli. Chcę, pragnę przemienić, przetworzyć całą ludzkość i otaczającą przyrodę. Pragnę rozwoju Waszej świadomości w Waszych sercach. Nie lękajcie się. To demon daje wszelkie lęki. Ja umacniam całym sobą. Jeśli ludzkość się nie opamięta, to dojdzie do skutku realizacja miłosiernej chłosty. Tylko tak będziecie mogli dalej istnieć. Niech każde z Was pozwoli mi na swobodne w Was działanie. Chcę wiele uczynić w Was i poprzez Was. Nie hamujcie na siłę Bożego w Was działania. Tchnę, kiedy chcę. Chcę działać w Was i poprzez Was, ale mi na to nie zawsze pozwalacie. Zawsze stawiacie jakieś, ale dla mojego w Was działania. Jest tak mało modlitwy do mojej świętej osoby. Chcę i mogę wiele Was i poprzez Was zdziałać. Wasza wolna wola blokuje dostępu do Was. Choć jestem wszechmocny, to nie mogę Was uświęcić bez Waszej zgody i akceptacji. Chcę, abyście oddali się bez przeszkód, oddali Waszą wolną wolę i całych siebie do dyspozycji Trójcy Świętej. Chcę, abyście się codziennie modlili, przywołując mojego świętego działania. Naczynia próśb Waszego uświęcania są dość duże. Nie dziwcie się zatem, że trzeba je długo napełniać modlitwą, pokutą, wynagrodzeniem, ekspiacją. Demon będzie usilnie Wam przeszkadzał i Was deprawował. Nie poddawajcie się tak ochotnie jego woli. Paruzja nastąpi niebawem. Natłok działania demona nasila się. Zbliża się bardzo wielkimi krokami wielka zmiana, tak długo zapowiadana. On wie, że będzie związany i zapieczętowany, dlatego czyni wszystko, aby porywać liczne dusze. Takich grzechów i takiej nieprawości, jaka jest teraz czyniona przez ludzi, nie było, odkąd został stworzony świat. Ramię Bożej Sprawiedliwości już zaczęło opadać. Niebawem, i to bardzo szybko, zacznie dotykać całej ludzkości. Trzeba wielu wynagradzających, aby ją zrównoważyć. Ci, co pełnią Bożą wolę, pomimo swoich ułomności, dają zadość Bożej Sprawiedliwości. Jest jednak tego stanowczo za mało w stosunku do potrzeb. Nie lękaj się, żywy płomieniu, o rozpoznanie prawdy. Jestem z Tobą i pomagam Ci, dając tyle światła i mocy, ile teraz potrzeba do Twojego działania na teraz przeznaczonego. Chcę, abyś wyłączył w sobie niepotrzebne myślenie.
tu także zły duch wpływa na wasze inspiracje i daje przygnębienie. Wyłączając myśli, odcinasz mu dostęp do twojej duszy. Niechaj z tej wskazówki i rady skorzystają inni, a szczególnie ciężko doświadczani przez czarta. Pozwólcie, abym was teraz umocnił samym sobą, udzielając wam mojego świętego błogosławieństwa. Umacniam was dzisiaj mocą mojego błogosławieństwa. Błogosławię z głębiny mojego świętego serca. Błogosławię wszystkim i tym, co słuchają, i tym, co czytają w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Ufajcie, nie lękajcie się. Kocham was. Kochani, to tyle w tym przekazie. Bardzo wam dziękuję za wysłuchanie. Oczywiście, jak tutaj wspominałem w wielu odcinkach, cały czas prowadzę zbiórkę tutaj dla pana Włodka z Ukrainy. Serdecznie zapraszam wszystkich jeszcze, którzy tutaj nie pomogli, aby wsparli to dzieło, tak? Jest link podany w opisie tego nagrania. Warto wejść, warto wesprzeć chociaż złotówką. Nie trzeba dużo wpłacać, a jeżeli więcej ludzi tutaj, więcej osób wpłaci, no to się uzbiera, tak? Tutaj do naszego celu. Oczywiście bardzo dziękuję wszystkim, którzy pomogli, wsparli tą inicjatywę, bo jest to bardzo, bardzo dużo osób z tego kanału. Naprawdę z całego serca dziękuję. Dziękuję wszystkim za zaufanie i obiecuję was nie zawieść. Naprawdę, kochani. Naprawdę bardzo dużo robicie. Jest to... Moja wdzięczność jest po prostu ogromna. Więc jeżeli ktoś jeszcze tutaj jakby nie podziałał nic, no to oczywiście zapraszam do udostępnienia tej zbiórki. Też jest bardzo ważne udostępnienie, na przykład na Facebooku. Jest to bardzo istotne. Naprawdę bardzo, bardzo zapraszam. Pan Włodek jest to człowiek o wielkim sercu, człowiek bardzo uczciwy, bardzo lojalny. Wiemy, kim on jest. Jak mówię, pomagamy mu, dobro pamiętajcie, dobro wraca i Pan Bóg wam wszystko wynagrodzi, co wyślecie dobrego w świat, tak? Wszystkie dobre, pomnożone emocje, takie zdarzenia, to co robicie, to wszystko do was wróci. Macie gwarancję, naprawdę, jest to prawo naturalne, prawo kosmiczne, prawo boskie i nie ma odwołania od niego. Więc naprawdę bardzo dziękuję wszystkim, którzy wsparli. Oczywiście tutaj wszystkie nowe osoby, które są na kanale, to zapraszam do subskrypcji kanału i bardzo proszę, żebyście zostawili jak najwięcej komentarzy pod tym nagraniem, jak również je polubili. To akurat nic nie kosztuje, a pomaga bardzo ponieść się filmowi dalej. My, kochani, usłyszymy się już niebawem, więc dziękuję wam bardzo i do usłyszenia. Pozdrawiam was serdecznie.